nas. 5,5 km za nami. Tregaż relacje. Prędkość 4 km na godzinę. Moje tętno 120 na minutę. Czuję się jak objuczony muł. No. Ej, kurczę. Które mi? No. I z mnichem, zobacz. Czubek ma. Ja bym jeszcze poszedł trochę, wiesz? No. Tętno 135. Speed prawie zero. No co, rysy? Tak. Tętno 140. Dwa. No. Jak się wchodziło? Proszę w cenzuralnych słowach. Jeszcze był zapas, ale nie było lekko. Tam jest ładny widok. A mi się tu podoba. Gdzie jest droga na rysy? No. Tu w lewo i tam. Widać. Ten gość poszedł na rysy. Kurczę, zobacz jak fajnie wygląda. Tego się nie robi dla dobrego ujęcia. Marcu, leży na morskim oku z fish eye'em. Jak się panu leży? Kurde, złaś mi z kadru. Ale o co tobie chodzi? Złaś mi z kadru, no. Widzicie państwo, że nie jest łatwo być fotoreporterem. Kurczę. Marcu, przeprawa przez lodowiec. Część pierwsza. Ty lecisz. No. Stary. Ciężko. Lepiej się cofnij. Muszę wyciągnąć statek, inaczej spadnę. No czekaj, może ja podejdę do ciebie, co? Nie ruszaj się. Mam iść po ciebie? Nie. I zgubiłem jeszcze te kombinerki, wiesz? Nie, nie wziąłeś ich stamtąd, bo one były tam. A? No? Kurnia, idziesz? Ale jesteś, kurczę, twardzie. Z tego
To już jest dawno. Bez czego? Bez tego sprzętu tam dawno przejechał. Tam jest woda? Tak. Masakra. Nie ma szans? Ty weź no się połóż, bo tak to jak fikniesz, to pojedziesz. No Marcu, jak wrażenia? Właśnie tak. Nie, no świetnie. Poza tym, że jestem cały mokry od przeprawy, to... To super. Marcu i jego fisz. Aj. Widzę swoje nogi. Nie, zawsze to jakaś frajda. We are walking on a thin ice. Nie wiem. Zacznij skakać, jak będzie trzeszczało, to znaczy, że jest kiepsko. Kurczę, ty jesteś hardkorowiec. Jesteśmy w Stronicku, w Morskim Oku. A to na spokój. Synanko. I widok z naszego okna. Na rysy. Jak tam Marcu na lodzie? Brakuje mi jednego pitchera. To jest luz. Jakiego pitchera? Wiesz co, bo chciałbym zrobić tego serię, ale żeby mnie nie objęło w kadr i potrzebuję wężyk. Szlak do Doliny Pięciu Stawów. I to nie jest lat. Polski. Tylko w takim tempie, jak on mówię. No. To nie bardzo coś widać. Jest po prostu jedno wielkie mleko. Tylko jak gdyby to powiedzę. Kurde. Kolega Marcu, znany tragarz. To cztery. To tak jak stoisz, to jest.
4 godziny to będziemy jedli. Przez moment było groźnie. Było ślisko. No. Ja się poślizgnąłem. A zatrzymać 300 metrów dalej to nie fajnie. Albo 400. Przez mi tyle wody zostało. Ja mam jeszcze. W schronisku już obiad dla nas gotuje. O, i poszło. Dzień dobry, a to pan Piotr. Dzień dobry państwu. Jesteśmy mniej więcej w połowie drogi do... Nie, w jednej trzeciej drogi do parkingu. Chyba. Czyli do naszego auta. No. Pan Piotr właśnie stoi... O, bateria słaba. No. Trochę kiepsko z pogodą. Ale idziemy na obiad. Idziemy na obiad, jeszcze mała panoramka Tatr, które są bardzo mocno zachmurzone. Jak tam kolano? To do następnego razu. Jak się wyłącza?